Myślę, że najbardziej takim racjonalnym sposobem poprawienia tutaj bezpieczeństwa na ulicy Lipińskiego byłoby ustawienie na odcinku od dworca PKS-u do końca Zielonego Rynku obustronnych barierek, które ograniczą bieganie pieszych na jezdnię i tylko piesi będą się poruszać na przejściach, które są na tym odcinku wyznaczone. No tak, słyszałam opinię jednak kierowców, którzy mówili, że te barierki może i są bezpieczne dla pieszych, niemniej im przeszkadzają, troszkę utrudniają im widoczność i oni nie widzą osób, które ewentualnie stoją na przejściach. Czy te barierki są rzeczywiście takim naprawdę dobrym pomysłem? No myślę, że są dobrym pomysłem. Kierowca, tu jest prędkość na tej ulicy tylko 50 na godzinę, bo to jest ulica miejska. Także kierowcy jadąc taką prędkością zauważą pieszych, bo są oznakowane przejścia znakami poziomymi i pionowymi. Są też koło kościoła światła drogowe, także kierowcy na pewno będą mieli dobrą widoczność. A co z pomysłem światów pulsacyjnych, który też był dyskutowany? No przepisy po prostu zabraniają ustawiania na ulicy około 400 metrów światła stałe, a pulsacyjne, no jest to dobry pomysł, ale uważam, że jeżeli pulsacyjne, to na każdym przejściu na całej długości ulicy Lipińskiego jest tych przejść 7. Wybieranie przejść do tych świateł ze względu na bezpieczeństwo nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli tak, to wszystkie na wszystkich przejściach światła pulsacyjne. Dobrze. Jak w takim razie podnieść bezpieczeństwo koło szkół? Mamy tutaj dwie szkoły. Mamy szkołę specjalną numer 5, mamy tutaj szkołę gimnazjum numer 3. W jaki sposób te konkretne przejścia mamy zabezpieczyć? No mówimy o tym, że będą tutaj barierki na całej długości, także będą zabezpieczą i koło szkół. Koło szkół się też ustawia dodatkowe znaki, to są tak zwane popularnie agatki, także są one tu ustawione koło szkół, także kierowcy widząc takie znaki powinni zwrócić szczególną uwagę na te znaki i na dzieci, które przechodzą.